Dzisiejszy dzień jest nazywany Dniem Zbawienia, tak mówi nawet apostoł Paweł, oto teraz dzień łaski, oto teraz pora zbawienia. I to jest ten okres, w którym właśnie Pan Jezus Chrystus złożył tą doskonałą ofiarę. Ona jest tak jakby w samym środku. Słyszeliśmy o tysiącletnim królestwie. Ono będzie w przyszłości. O tym mówi między innymi też 24 psalm, do którego się odnosiliśmy. Pańska będzie wtedy ziemia nie tylko na zasadzie takiej, że faktycznie jest pańska i to, co ją napełnia, ale będzie to własnymi oczami widać. Każdy będzie to doskonale widział, odnowioną ziemię w harmonii. I w tym czasie tysiącletniego królestwa, czy też nowego przymierza, bo to też Słowo Boże mówi, że ten okres się nazywa nowym przymierzem, będą składane ofiary, które będą z kolei przypominać ofiarę Pana Jezusa. Mamy to zapisane w Ezechiela 45 rozdział i 46. Na przykład jest powiedziane tak, 18 werset 45 rozdziału Ezechiela. Tak mówi Wszechmocny Pan. W pierwszym dniu pierwszego miesiąca weźmiesz młodego cielca bez skazy i oczyścisz od grzechu świątynię. Czyli widzimy jednoznacznie, Pan Jezus jest tutaj pokazywany przez tego cielca, który już w tysiącletnim królestwie będzie składany. I ten cielec będzie tak jakby przypominał doskonałość, bo ma być bez skazy. I też ten rytuał oczyszczenia od grzechu świątyni także będzie dokładnie tym odbiciem tej doskonałej ofiary, która już wtedy jest przeszłością. Więc w Starym Testamencie przed ukrzyżowaniem mieliśmy cienie rzeczy przyszłych, a w przyszłości będą cienie rzeczy przeszłej. Cień rzeczy przeszłej, czyli w środku jest ofiara doskonała Pana Jezusa, z której to jest pokazywane później przez całe Nowe Przymierze, Izrael i Juda, przez całe tysiąclecie będzie to realizowane. 19 werset, kapłan weźmie trochę krwi z ofiary zagrzesznej i pokropi nią podwoje świątyni. I cztery narożniki obramowania ołtarza i podwoje bramy dziedzińca wewnętrznego. Także będzie obchodzona Paska, 21 werset. Wiemy, że na naszą Paskę został ofiarowany Chrystus i w naszym przypadku jest to przez chleb i kielich pokazywane. Natomiast, tak mówi 5 rozdział 1 listu do Koryntian, natomiast w Nowym Przymierzu realizacja będzie znowu podobna do tego, co było w Starym Przymierzu. 21 werset. W pierwszym miesiącu 14 dnia miesiąca obchodzić będziecie święto Paschy. Przez 7 dni będziecie jedli chleby przaśne. W tym dniu książę przygotuje cielca za siebie i za cały lud pospolity na ofiarę za grzeszną. Przez 7 dni tego święta przygotowywać będzie się jako ofiarę całopalną dla Pana codziennie przez 7 dni, 7 cielców i 7 baranów bez skazy, a kozła codziennie jako ofiarę za grzeszną. I tych regulacji jest wiele, ja tylko jeszcze wspomnę z 46 rozdziału Ezechiela, tutaj jest pokazany 13 werset. Przygotuję baranka jednorocznego bez skazy jako codzienną ofiarę całopalną dla Pana. Przygotuję go w każdy poranek, a jako ofiarę z pokarmów przygotuję wraz z nią w każdy poranek 1/6 efy, 1/6, 1/3 hinu oliwy, aby pokropić mąkę jako ofiarę z pokarmów. Mąka, jak wiemy, wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. On w doskonały sposób jest właśnie pokazany tutaj przez mąkę, a z kolei oliwa wskazuje na Ducha Świętego, którego on miał w pełni chodząc po tej ziemi. I 15. W ten sposób będą składać w każdy poranek baranka ofiarę z pokarmów i oliwę jako stałą ofiarę całopalną. I tak się będzie działo przez całe 1000 lat Nowego Przymierza, gdy będzie na tej odnowionej ziemi opisywanej przez Psalm 24
Izrael i Juda, dwa domy izraelskie w Nowym Przymierzu z Panem Jezusem. Na podstawie właśnie tej doskonałej ofiary krzyża złożonej właśnie w dniu, kiedy Pan Jezus umarł za grzechy wszystkich wierzących Jemu ludzi. To jest przykład zastosowania proroctwa starotestamentowego właśnie na ten czas, który nas jeszcze poprzedza. Znaczy my poprzedzamy ten czas. 23 rozdział z kolei Jozuego pokazuje na jedną ważną zasadę, której też musimy pamiętać. To jest 23 rozdział Jozuego. I tutaj Jozue mówi taką ważną rzecz, która jest potwierdzona w wielu miejscach. Ja tylko przytoczę to jedno miejsce. Nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic. To jest 23 rozdział Jozuego, 14 werset. Nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. To pokazuje po pierwsze zasadę taką, że Bóg zawsze dotrzymuje swoich dobrych obietnic. Z kolei ostrzeżenia Boże, takie, które są związane z wyrokiem, Bóg w swojej łasce często odwraca. Każda dusza, która grzeszy, umrze. To jest proroctwo, które dotyczy mnie i Ciebie w równym stopniu. Ale Pan Jezus umarł za nasze grzechy i to zła zapowiedź ku złemu, ku potępieniu jest odwracalna przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa. Natomiast dobre obietnice Bóg zawsze spełnia. One są niezachwiewalne. Nie da się ich poruszyć. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan, Bóg wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo, aż was wygubi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. Tutaj widzimy 15 werset, pokazuje z kolei zasadę pod starym przymierzem, które było zależne od czynności ludzkich. My nie jesteśmy pod żadnym przymierzem, bo jesteśmy Kościołem, jesteśmy w tak zwanej właśnie wielkiej parentezie, czy przerwie, tak się to nazywa, przez Pawła nazywane jest to po prostu dniem zbawienia, oto dzień łaski, a nowe przymierze będzie na ziemi ustanowione po przyjściu Pana Jezusa, po rozstąpieniu się tej góry na dwoje, jak to już dzisiaj wspomniał brat mówiący jako pierwszy. Więc wtedy nowe przymierze będzie bezwarunkowe. Już tej drugiej części 15 wersetu nie będzie, bo nie będzie nic zależało od człowieka. Będą właśnie ci wszyscy Izraelici i Judejczycy żyli tylko w zależności od tego, co Pan Bóg na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa dokonał. Także te proroctwa mają zastosowanie obrazowe, które przenosi się na nasze praktyczne życie. Na przykład apostoł Paweł wspomniał takie miejsce jak młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska i pyta, czy Bóg mówi to ze względu na woły, czy nie mówi tego raczej ze względu na nas. Albo inne miejsce, które też Paweł apostoł, na przykład Efezjan, wykorzystuje. I to jest Jozuego, bo Jozuego już mam otwartego, Jozuego 10 rozdział. I to jest ostatni punkt, który chciałbym pokazać, tą zasadę taką sytuacyjną, czy to z wołem, czy właśnie z 10 rozdziałem Jozuego. Tutaj widzimy sytuację, w której Bóg zatrzymał słońce w Gibeonie. To jest 10 rozdział i to jest 12 werset. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżycu w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce po środku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. A takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem,
aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Potem Jozue i cały Izrael z nim powrócił do obozu, do Gilgal. Czyli widać wyraźnie, że słońce się zatrzymało w Gibeonie i ono stało przez nieomal cały dzień, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Naszym nieprzyjacielem jest grzech mieszkający w ciele. I mamy się na ten grzech gniewać. I to jest właśnie w Efezjan, 4 rozdział. Paweł do tego nawiązuje, gdy każe świętym gniewem się gniewać. 26 werset. 25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kontekst tutaj wyraźnie pokazuje, że my mamy odrzucić jako wroga naszego kłamstwo i mamy się gniewać na grzech mieszkający w sobie. Ze względu na to, że jesteśmy członkami jedni drugich, mamy się gniewać na swój własny grzech, nie grzeszyć. I jest tu nawiązanie. Jak długo ma się to dziać? Aż nie zemścimy się na swoim wrogu, czyli niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Bo dopóki ten święty gniew nie jest zrealizowany w tym, że wytępimy daną rzecz, dana rzecz ma nie zostać zakończona, mamy dokończyć. I tu chodzi nie o gniew, grzech naszego brata, tu chodzi o mój grzech, na który ja mam się gniewać. Każdy z nas osobiście ma w sobie różnego rodzaju nasiona, każdego rodzaju grzechów i wie, które grzechy w jego życiu kiełkują. I powinien z gniewem te grzechy swoje w sobie wykorzeniać, niszczyć i nie pozwolić, żeby słońce zaszło nad tym jego gniewem i przez to nie będzie dawał diabłu przystępu. Tu przy okazji Paweł nawiązuje do tego, że jesteśmy członkami jedni drugich. I to jest ważna kwestia, żebyśmy rozumieli, że nie każdy jest nogą, nie każdy jest sercem, nie każdy jest ustami, nie każdy jest oczami, nie każdy jest żołądkiem. I też można popatrzeć na to, jak właśnie to Bóg tutaj zasygnalizował. Jesteśmy członkami jedni drugich. Apostoł Paweł rozwija to też w innym miejscu, gdzie pokazuje, że my jesteśmy ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami, a głową jest Pan Jezus Chrystus. I też, jeżeli na przykład mamy te powiązania między członkami, one też są bardzo ciekawe, bo gdy mamy nogi, to usta na przykład są od mówienia. Nos lubi wąchać różne ładne zapachy. Uszy słuchać miłych, przyjemnych rzeczy. Płuca na przykład, gdy są w spoczynku, wdychają 17 razy, 17 oddechów na minutę. I teraz, jeżeli nogi zdecydują, żeby iść, nagle płuca muszą pracować więcej. Czyli te członki są ze sobą powiązane. Gdy nogi zdecydują się biec, to znowu muszą się dostosować do tego, co robią nogi, nasze płuca, nasze serce zaczyna częściej bić. Czyli można powiedzieć, że nasze oddziaływania jako członków na siebie nawzajem są takie, gdzie być może jakiś inny członek płuca może by chciały sobie odpocząć. Albo na przykład nagle żołądek czuje głód. Usta, które lubią mówić, nagle muszą zamilknąć, muszą zacząć się zająć zaspokojeniem potrzeby żołądka, bo żołądek no nie zje, jeżeli usta nie przepuszczą przez siebie jedzenia dla żołądka. Tak samo, jeśli nogi za szybko biegną, to znamy to, musimy nagle oddychać ustami. Usta, które być może nie lubią za często oddychać, wolą se mówić, albo też nos. Nos lubi wąchać, nagle musi wdychać więcej powietrza. Więc tutaj też trzeba mieć tą świadomość, jak my jesteśmy między sobą powiązani. Gdy zabolą nas kolana, co nasze oczy muszą zrobić? Nie patrzeć na ładne widoki, tylko nagle muszą poszukać numeru telefonu
do lekarza albo poszukać gdzieś w jakiejś książce lekarskiej, co zrobić, żeby mnie kolana nie bolały. Czyli też jest to powiązanie, że jeden członek cierpi i wtedy inne z tym członkiem. Więc tutaj jest nieprzypadkowo, jesteśmy członkami jedni drugich, a to proroctwo z Jozłego 10 służy do tego, żeby tą prawdę ucementować. I zachęcam do tego, żeby właśnie trzymać często otwarty Stary Testament, dlatego że Stary Testament jest zupełnie niezrozumiały bez Nowego, ale Nowy już mamy i on rzuca światło na Stary i wykorzystuje, wydobywa ze Starego dobre i wspaniałe skarby, które są potem przez apostołów w różnych kontekstach i tych proroków nowotestamentowych używane dla naszego dobra. Zachęcam zatem do tego, żebyśmy właśnie nie odrywali myśli jakiegoś Nowego Testamentu od Starego, bo to zwyczajnie wtedy jesteśmy narażeni na to, że nie zrozumiemy myśli apostoła.